Odkąd doszło do napadu na Amadeusza Ferrariego, w internecie pojawiło się bardzo dużo spekulacji oraz niesprawdzonych informacji. Dam mu suba, bo fajnie. W ataku. Pojawiły się również osoby, które oskarżały Amadeusza o dość poważne czyny. Pewien użytkownik wstawił materiał sugerujący, że Amadeusz wraz z ojcem dopuszczał się haniebnych czynów związanych z młodymi kobietami. Co? Ferrari nie pozostał obojętny na oskarżenia i poinformował w komentarzu, że szykuje się pozew. Po Fame MMA 12 Marcin Wrzosek zgodnie z umową został zwolniony z federacji KSW po przegranej z Don Casio. Aktualnie zawalczy on na piątkowej gali WOTORE, czyli federacji specjalizującej się w walkach na gołe pięści. W wywiadzie dla MMA.pl Marcin wspomniał, jak wyglądają jego aktualne... ...i 75 groszy. Pomódlmy się za potężny zjazd La Luny po Mefedronie. Relacje z organizacją KSW. Są bardzo neutralne. Że tak powiem... rozmawialiśmy po tych wydarzeniach na gali Fame. ...złotych i 97 potem... groszy. Z tym wąsem jak szef już musisz PS sandralowe. Kilka razy... dzwoniłem do Maćka, ale miał do mnie odzwonić, ale chyba zapomniał. Ale jest bardzo zawiechany, więc wiesz, nie. Smoking stary. W wywiadzie dla TV Reklama Wrzosek stwierdził, że jest chętny na rewanż z Casio, lecz nie na zasadach bokserskich. Wybrał on również potencjalnego rywala do walki na Fame MMA. Już wiem, tak, że w sumie nie potrzebujesz konfliktu. Adrian Polak chce ze mną walczyć, tak? Więc zróbmy to. Czyli Polaka byś wolał? Tak. Sarius początkowo miał zawalczyć na gali Fame MMA 13, a jego przeciwnikiem miał być Don Casio, który ostatecznie opuścił federację. W związku z tym jego walka została przesunięta, a do tej pory nie dostaliśmy żadnych nowych informacji odnośnie walki rapera. Traduję we Wrocławiu. Jak się okazuje, federacja nie odzywa się również do samego Sariusa, a raper postanowił skomentować całą sytuację na swoim Instastory. Wy mnie pytacie, co z moją walką? Ja pytam Fame MMA, co jest z moją walką? Odbieracie te telefony czy nie? Mamy pewne alternatywy, co jest z wami goście, kurwa, nie wiem, chyba taki musi być bezpośredni, nie wiem, nurt gadania z wami. Dawajcie, odzywajcie się, co tam robimy, czy coś robimy, czy nic nie robimy, bo... No powiem tak, wiem, że jak mnie ogłaszali, to tak, to kiedy to był, październik czy coś, to tutaj w takim klubie we Wrocławiu byłem, blisko mojego domu zresztą, i właśnie też rozmawiałem z trenerem. Jest trener taki K1, też zawodnik. I właśnie mi powiedział, że Sarius tam będzie trenował. No i chyba trenował, ale się potem wyjebało wszystko, nie? Wuja z Wrzoskiem w K1? Zobaczmy, ile on waży. Marcin Wrzosek. Zobaczmy, w jakich tutaj... Jak moja kategoria wagowa. Dobra, zobacz. Czemu nie pisze tu, ile ten? A nie, to nawet mniej waży. Kurwa, w sumie. Chyba lekutko, nie? Dałbym sobie radę. Proszę, Marcin, nie bij mnie, żartowałem. W tym momencie to już wiecie. To... Nie z Dominikiem Zadarą. Gdzie indziej trenował, wiesz? To już nie są sprawy jednego ula. A ja też jestem gotowy. Robert Pasut, zawodnik Fame MMA, który na ostatniej gali wygrał Doja Rama, wraz ze swoją aktualnie byłą dziewczyną opublikowali film, w którym informują o swoim zerwaniu. Para na bieżąco relacjonowała w internecie wspólne momenty i dlatego zdecydowali się, aby zerwanie również... Tak jak pedofil wygląda Pasut z tą grzywką. ...oficjalnie ogłosić na YouTubie. Jak się okazuje... To jest też ta ziomalka? No to tak szczerze, w tych włosach, w tych ciemniejszych włosach wygląda... dużo lepiej. Oni ogólnie tu lepiej wyglądają niż tu, pomimo że tu byli razem, a tu zerwali. No.
i dlatego pierwsza próba ogłoszenia smutnej wiadomości. Za nie oglądają, za nie grzałują. Związek trwał ponad 2 lata. Robert określił, że nie udźwignęli oni emocji towarzyszących w związku. Para nie podała jednak konkretnego powodu rozstania. No to fajnie, że Musk kupił Twittera. Dlaczego? Co się stało? Wiecie, to ciężko jest zawsze powiedzieć. Powiedział, że może nie dźwignęliśmy emocji. Jeśli chodzi o powód naszego rozstania, no to jakby ciężko... Jakby nie chcemy mówić wszystkich swoich prywatnych spraw, tak? I jakby wy też o nich nie wiedzieliście. I tak no pasut glow up duży, no. Ułamek naszego związku i... Zawodnik Fame MMA Piotr Pająk na jednym z ostatnich live'ów wspomniał, że bardzo by chciał zdobyć 2 pasy w kategorii 7-7 oraz 8-4. Twierdzi, że jest w stanie pokonać Wiewióra lub Krychę i tak samo poradziłby sobie z Kubańczykiem. Jednak jak sam ocenia, jest bardzo mała szansa na to, że takie pojedynki dostanie. Pająk opisał również, jak ciężko jest dostać walkę w Fejmie. Wiecie, jak ciężko mam tam dostać walkę? Masakra po prostu. Aż nie sądziłem, że będzie to tak wyglądało. No ale tam dużo osób, to są kalkulatory zwykłe i kalkulują, że jak już może coś później tak, to już się nie chcą bić, szukają sobie łatwych walk i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś ma pas, to powinien mieć narzuconą walkę. Adam Soroko opublikował nowy filmik na swoim kanale YouTube. W pierwszej kolejności odniósł się do swojego byłego rywala z Gali The War, który z tego co zrozumiałem w jakiś sposób zaczepił Adama. Dostaje wiadomość, którą odczytuję, a tam się okazuje, że gość, z którym walczyłem na The War, żeby to nie było mowy nienawiści, wiesz. Rosa, gościu, powiedziałem kiedyś o tobie złe słowo, kozak jesteś, to przyjedź, i się spierdź pod klatką schodową, słuchaj. Dostaniesz się przewrócić, słuchaj. W dalszej części materiału Soroko informuje, że wraca z podwójną siłą, zakłada Instagrama oraz rozpoczyna nowy projekt. A co do Rosy, moi drodzy, zaraz ruszam z nowym Instagramem, ponieważ oczywiście stary mi przepadł i z nowym projektem, więc choć zostałem skreślony przez mnóstwo osób, to zobaczycie, że wrócę z podwójnym i gówno macie do gadania, frajery, to się prójecie, rozumiecie? To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Freak Fightów, zostaw łapkę. No to tyle, stary. Możecie lajka zostawić, suba, kto nie ma. I tyle.